Szanowni Państwo, przechodzimy do rolnictwa. Poproszę pana doktora habilitowanego Mirosława Kłuska, który już się przedstawił. Ja tylko dodam, że pan profesor pracuje w Uniwersytecie Rolniczym imienia Hugo Kołłątaja w Krakowie. Oprócz wspomnianej już monografii Państwowego Banku Rolnego w latach okupacji, jest autorem również pracy polityka Gustawa Stresemana wobec ZSRR w latach 1923-29. Oddaję głos. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że zostałem zaproszony. Moja pierwsza taka uwaga jest mianowicie, jestem uczestnikiem cyklicznym spotkań historyków gospodarczych, które się odbywają we Wrocławiu co rok od wielu lat. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że temat życia gospodarczego podczas okupacji tam praktycznie nie występuje. To znaczy, były dotyczące turystyki, kolei, przedsiębiorstw, bankowości. Praktycznie nie było nikogo, kto by występował z tematem dotyczącym II wojny światowej. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę zaniedbywane. To jest taka moja pierwsza uwaga. Natomiast proszę Państwa, teraz przystępując do, ale to może być tylko moje wrażenie. Natomiast przystępując do rolnictwa, chciałbym zacząć od pewnej rzeczy, którą spotkałem się prowadząc badanie nad bankowością też okresu II wojny światowej czy czasu okupacji. Mianowicie wkrótce po zakończeniu działań wojennych zaczęło w świadomości społeczeństwa krążyć takie spostrzeżenie, że na II wojnie światowej to wzbogacili się przede wszystkim rolnicy. Następnie w jednym z artykułów Kazimierz Wyka w twórczości w numerze pierwszym Gospodarka wyłączona napisał, że zarówno chłopi, jak i ziemianie podczas okupacji żyło się czy wiodło się o wiele lepiej niż to było do 1939 roku. Następną opinią krążącą, z którą się spotkałem, to mianowicie taką, że II wojna światowa i czas okupacji niemieckiej zniwelował obciążenia, znaczy ogromne zadłużenie wsi polskiej wobec banków, instytucji kredytowych. Że to właśnie II wojna światowa spowodowała to, że wieś została oddłużona, to udało się zrobić to, co nie udało się zrobić w okresie międzywojnia. I proszę Państwa, oczywiście różne głosy są, natomiast należy sprawdzić i przedstawię może takie swoje dochodzenie. O tym, proszę Państwa, ile można kierować na wolny rynek produktów czy płodów rolnych podczas wojny, które oczywiście na wolnym rynku osiągają bardzo wysokie ceny. My mamy świadomość tego, że inflacja była prawie stukrotna podczas okupacji, zwłaszcza produktów rolnych, płodów rolnych czy żywnościowych. Żeby można było kierować na wolny rynek, to najpierw musiało się spełnić pewne rzeczy. Mianowicie to jest pierwsza kwestia, to jest kwestia kontyngentów. Te, które mieszkańcy wsi, czy to był chłop, czy właściciel ziemski, byli zobowiązani do oddania. Robiąc badania, stwierdziłem, że w najgorszej sytuacji znaleźli się właściciele gospodarstw karłowatych i małych gospodarstw. Dlaczego? Dlatego, że dla nich oddanie kontyngentu było niesamowitym wyrzeczeniem. Najlepiej radziły sobie duże gospodarstwa, właściciele ziemscy, o ile im zostawiono majątki, którzy ci właściciele mieli nadwyżki i mogli je ewentualnie kierować. Następna rzecz o tym, ile można kierować na wolny rynek, świadczy też sytuacja danego gospodarstwa wynikająca z wojny i z działań wojennych. No niestety, tutaj muszę też stwierdzić, że najbardziej pokrzywdzonymi były te znowu te małe gospodarstwa, dlatego że w 1939 roku rekwirowano im konie, później są te kontyngenty bardzo duże, zbożowe, które się nie wywiązywali, więc musieli mięsnymi nadrabiać. Bardzo często nie mając paszy, musieli też konie sprzedawać. Oprócz tego obciążenie podwodami i szarwarkiem. Tutaj również, proszę Państwa, ci chłopi, ci w sumie najbiedniejsi, byli też najbardziej obciążani. Zwłaszcza 1941 rok, kiedy wraz z armią niemiecką na parę miesięcy wyjechali na front wschodni. To jest ta druga rzecz. Następnie kwestie dodatkowego zarobkowania.
te, które miała ta ludność najuboższa na wsi przed II wojną światową, one znikły w czasie wojny. Były stawki urzędowe, więc takie im wypłacano. I trzecia rzecz, mianowicie dostępność nawozów. Nawozy sztuczne spadła zużycie u chłopów tych najbiedniejszych do 20% stanu przedwojennego, a obornika było też bardzo mało, bo nie było bydła, nie było koni. To jest następna rzecz. Kolejna, proszę państwa, to to, że bardzo często ci najbiedniejsi chłopi musieli dokupywać, żeby kontyngenty zawieźć takie, jak im narzucono. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie groziła nawet kara śmierci. I jeżeli możemy mówić o tym, że ktoś skorzystał na tej koniunkturze wojennej, proszę państwa, to z pewnością nie byli to najbiedniejsi chłopi na wsi. Natomiast jeżeli chodzi o spłatę kredytu, proszę państwa, to też nie jest do końca prawdą. Mianowicie to dopiero po II wojnie światowej wprowadzenie zasady nominalizmu, czyli przeliczenie złotówki przedwojennej na powojenną i spadek jej wartości o 100-krotnie powodowało, że te kwoty już były w miarę osiągalne dla spłacenia i wtedy dopiero zaczęto i spłacano. Ja nie chcę się rozwodzić, jeżeli będą pytania, bardzo chętnie udzielę. Dziękuję bardzo. Bardzo tym sposobem zyskaliśmy trochę minut. Zapraszam pana profesora Marka Wierzbickiego o przedstawienie rolnictwa, tym razem odnośnie okupacji sowieckiej. Pan profesor jest pracownikiem naukowym KULO oraz delegatury IPN w Radomiu. Na KULO obronił rozprawę doktorską poświęconą stosunkom polsko-białoruskim pod okupacją sowiecką. Oprócz tej problematyki zajmuje się również problematyką polsko-żydowską na ziemiach północno-wschodnich oraz historią społeczną PRL, co warto podkreślić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w tej konferencji. Chociaż muszę powiedzieć, że będę się musiał zmagać z trzema ważnymi ograniczeniami. Po pierwsze, 15 minut to mało czasu, żeby powiedzieć o tak szerokiej problematyce, jak rolnictwo. Myślę, że będzie 20. Nawet 20 to nie będzie też za dużo czasu. Po drugie, niestety z upływem lat mamy coraz mocniejszą tendencję do zasypiania po obiedzie, w związku z tym ta pora nie jest najszczęśliwsza do wygłaszania jakichś uczonych referatów. No a po trzecie, w odróżnieniu od mojego poprzednika, nie jestem historykiem historii gospodarczej. To jest poważne ograniczenie. Więc będę się starał przedstawić ten temat jak najlepiej. Koledzy w IPN-ie już mieli ubaw ze mnie, że zdobyłem nową specjalizację zawodową. Jestem specjalistą od rolnictwa w tej chwili. Ale tak naprawdę będę mógł tylko przedstawić jakby sytuację rolnictwa pod okupacją sowiecką, jakby na tle polityki ogólnej władz sowieckich, przede wszystkim generalnych zmian gospodarczych i politycznych, jakie wtedy następowały. Proszę państwa, jeśli mówimy o rolnictwie, o jakby gospodarce rolnej pod okupacją sowiecką, to narosły wokół tego pewne mity, zresztą w odniesieniu też do innych dziedzin gospodarki. No ten największy mit, który funkcjonuje dotąd w pamięci polskiej, to jest właśnie ten mit Kresów Wschodnich jako krainy dobrobytu, która została zrujnowana, zniszczona przez Azjatów ze wschodu, czyli Sowietów, którzy obrabowali ją doszczętnie i doprowadzili do totalnej ruiny. Jest to oczywiście duże uproszczenie, chociaż bardzo, bardzo mocno obecne w naszej świadomości historycznej wśród Polaków. Ta rzeczywistość była oczywiście bardziej skomplikowana, o tym już mówiono, więc nie będę szczegółowo tego rozważał. No wiadomo, że przed wojną Kresy były terenem bardzo biednym, w większości rolniczym, ale rolnictwo to było szalenie zacofane i odstawało od reszty kraju bardzo, bardzo zdecydowanie. I nawet jeśli w porównaniu do terenów Związku Sowieckiego stało na wyższym poziomie, to trzeba pamiętać, że na ziemiach północno-wschodnich ziem przedwojennej Polski prawie co roku na przednówku, czyli w miesiącach wiosennych, z centralnej Polski czy z zachodniej szły na ten obszar dostawy żywności, żeby zapobiec klęsce głodu. Więc to pokazuje, jak mało samowystarczalne były to tereny, nawet w produkty rolne. Co ciekawego, takim innym mitem, który
jakby istnieje w innym miejscu, czyli wśród narodów byłego Związku Radzieckiego, to tym mitem jest właśnie mit rozwoju rolnictwa pod okupacją sowiecką. To zresztą jest chyba dowodem na pewien sukces propagandy sowieckiej, która przez wiele lat przekonywała swoich obywateli, że w czasie okupacji sowieckiej na ziemiach tych wschodnich Polski dokonał się bardzo duży postęp w rolnictwie. Jako dowód przedstawiano znaczną modernizację produkcji rolnej, wielkie plany jej unowocześnienia, które tylko częściowo zostały zrealizowane z powodu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Ale proszę Państwa, jeśli mówimy o sowieckiej polityce rolnej, no bo to był właściwie główny element, który kształtował gospodarkę rolną na tym obszarze w latach 1939-1941, to trzeba powiedzieć, że tę politykę rolną cechowała przede wszystkim silna tendencja do zmiany ustroju gospodarczego i społecznego rolnictwa, do zmiany jakby oblicza ekonomicznego i społecznego wsi kresowej, a co za tym idzie również do zmiany oblicza kulturowego tego obszaru. Bo władzom sowieckim chodziło o przeprowadzenie głębokich zmian strukturalnych, jeśli chodzi o strukturę własności, organizacji produkcji rolnej, roli państwa. I to była właśnie ta pierwsza tendencja do bardzo głębokiej zmiany ustrojowej w ustroju gospodarki rolnej. Druga tendencja to było bardzo silne promowanie roli państwa w tej gospodarce, a więc ten etatyzm, który był bardzo widoczny i który przejawiał się w podporządkowaniu państwu wszystkich jakby fragmentów gospodarki rolnej i likwidacji indywidualnej własności w rolnictwie. I wreszcie sowiecka gospodarka rolna, polityka rolna jakby charakteryzowała się z jednej strony silnym zideologizowaniem, ponieważ jakby cele tej polityki miały źródło w ideologii marksizmu-leninizmu w wydaniu stalinowskim, a z drugiej strony cechował ją pragmatyzm, przede wszystkim pragmatyzm w dochodzeniu do tych wyznaczonych wcześniej celów ostatecznych polityki rolnej. Proszę Państwa, jeśli mówimy o zmianach w rolnictwie, jakie następowały pod okupacją sowiecką, no oczywiście był to przede wszystkim skutek realizacji wizji ustrojowej i politycznej, którą posiadały i wprowadzały centralne władze Związku Radzieckiego, która polegała przede wszystkim na dostosowaniu struktury i organizacji rolnictwa ziem okupowanych, dostosowaniu do rolnictwa istniejącego w państwie sowieckim. To była najważniejsza taka jakby tendencja w tych zmianach. Zmiany te dokonywano etapami i te etapy polityki rolnej równocześnie pokrywały się z realizacją celów politycznych władz sowieckich i dlatego ta polityka rolna nie była pozornie konsekwentna. Na pewnych etapach jakby dopuszczała do funkcjonowania niektórych elementów gospodarki kapitalistycznej. Mimo tego, że cel ostateczny był bardzo wyraźnie zarysowany, ale on istniał tak naprawdę tylko w głowach decydentów sowieckich. A więc to dlatego właśnie w pierwszych miesiącach okupacji sowieckiej, kiedy władze okupacyjne próbowały zbudować struktury władzy, próbowały ustabilizować sytuację na terenach okupowanych, wówczas władze prowadziły dość liberalną politykę rolną, ale przede wszystkim liberalną dla mas chłopstwa miejscowego, zwłaszcza tych biedniejszych, średnio zamożnych, wprowadzając takie rozwiązania, które były bardzo mocno popierane przez biednych chłopów, czy to polskich, białoruskich, czy ukraińskich. Dlatego właśnie jesienią 1939 roku, zgodnie z dyrektywami władz centralnych Związku Sowieckiego, o których była tu już mowa w referacie profesora Głowackiego, nie będę tego powtarzał, zaczęto tworzyć administrację lokalną na terenach wiejskich, komitety włościańskie, które miały między innymi za zadanie przejmowanie ziemi należącej do ziemian, do kościołów, do osadników i częściowego jej dzielenia pomiędzy biednych i średnio zamożnych chłopów. W ten sposób odbywała się w pewnym sensie chaotyczna, jakby spontaniczna reforma rolna i masowy rabunek też mienia pańskiego, jak to nazywano, a z drugiej strony
władze sowieckie zezwalały na to zupełnie świadomie, ponieważ zyskiwały w ten sposób spore poparcie wśród dużych mas chłopskich, bo pamiętajmy, że postulat likwidacji wielkiej własności ziemskiej i reformy rolnej wśród chłopów to nie był postulat, który przynieśli ze sobą Sowieci, to był postulat obecny w okresie międzywojennym w retoryce wielu partii lewicowych i różnych organizacji, które funkcjonowały na Kresach i bardzo popularny wśród biednych chłopów kresowych. Równocześnie władze sowieckie przeprowadziły w czasie zebrań zgromadzeń ludowych zachodniej Białorusi i Ukrainy uchwały właśnie o jakby zatwierdzeniu konfiskat wielkiej własności ziemskiej, o nacjonalizacji ziemi i o przekazaniu części tej ziemi w użytkowanie chłopom. Rolnicy nie zwracali wtedy uwagi na niuanse, ale jest bardzo wyraźnie podkreślone, że to nie było przekazanie na własność, ale przekazanie w użytkowanie ziemi, która jest własnością państwa sowieckiego. I proszę Państwa, ten kurs polityki rolnej zmienił się bardzo szybko. Już w grudniu 1939 roku propaganda sowiecka przestała podkreślać zalety indywidualnego gospodarowania na roli, zaczęła nagle podkreślać wyższość gospodarki kolektywnej w rolnictwie nad gospodarką indywidualną. I tak zaczął się w styczniu 1940 roku kolejny etap polityki rolnej, który miał polegać na już otwartym przenoszeniu wzorców sowieckich na tereny okupowane i organizacji rolnictwa właśnie według tych wzorców. To nie była łatwa operacja, ponieważ jak już tu mówiono, co najmniej 80% ludności wiejskiej, ludności Kresów mieszkało na wsi, a więc rolnictwo było główną gałęzią gospodarki, było szalenie rozdrobnione, zacofane, w związku z tym jego przebudowa i to według planów, które posiadały władze sowieckie, no, nastręczała wiele trudności organizacyjnych i technicznych. Władze sowieckie planowały stworzenie gospodarstw kolektywnych, czyli spółdzielni rolnych zwanych kołchozami, sowchozów, czyli gospodarstw państwowych. One zaś miały być obsługiwane przez silne, duże stacje, jak to nazywano, maszynowo-traktorowe, które miały być takimi centrami mechanizacji rolnictwa i z których usług miały korzystać gospodarstwa zarówno te spółdzielcze, jak i państwowe. Zresztą to był też zamysł władz sowieckich, aby te gospodarstwa w ten sposób uzależniać od władz państwowych, bo one nie były w stanie funkcjonować bez parku maszynowego, który znajdował się w stacjach maszynowo-traktorowych. Te zaś były pod ścisłą kontrolą władz sowieckich. Tam zresztą rezydowali też funkcjonariusze partyjni, komsomolscy, którzy mieli też czuwać nad atmosferą polityczną panującą na terenach wiejskich. Drugim takim problemem było oczywiście zaopatrzenie rolnictwa, które miało być rolnictwem zmechanizowanym, nowoczesnym, wielkopowierzchniowym, więc zaopatrzenie tego rolnictwa w odpowiednie maszyny i wyposażenie. To było ogromne zadanie logistyczne i bardzo trudne dla władz sowieckich. W różnego rodzaju publikacjach sowieckich podaje się liczby, no oczywiście jest to dosyć wątpliwe, czy one są prawdziwe, ale rzeczywiście widać w tym duży wysiłek władz sowieckich, powiedzmy te 1,5 tysiąca traktorów, czy tam setki różnego rodzaju pługów, broń i innych tam narzędzi, kosiarek, młockarni. Te wszystkie urządzenia przerzucano właśnie, tworząc bazę materialną przyszłego rolnictwa kolektywnego. I wreszcie kolektywizacji rolnictwa służyła też specyficzna polityka rolna, jaką prowadziły władze wobec chłopów. Ta polityka była podporządkowana względom ideologicznym. Przede wszystkim wspierano chłopstwo biedne dla celów głównie propagandowych, ale również, żeby zapewnić sobie poparcie tego chłopstwa dla kolejnych poczynań władzy sowieckiej. Gospodarstwa najbiedniejszych chłopów otrzymywały duże wsparcie ze strony władz. Władze chętnie rozdawały im konie, czasami nawet tworzyły stacje czy jakieś punkty wypożyczania koni i narzędzi rolniczych, bo część chłopów otrzymywała ziemię w czasie reformy rolnej, a nie posiadała odpowiednich narzędzi wyposażenia do prowadzenia swojego gospodarstwa. Najbiedniejsi chłopi byli też
otoczeni opieką finansową państwa sowieckiego, na przykład zmniejszano im podatki albo wręcz czasami likwidowano zobowiązania podatkowe, czasami udzielano im tanich kredytów, czy nawet zapomóg bezzwrotnych w sytuacji, kiedy mieli kłopot, czy pożyczki nasion. Również oczywiście umożliwiano dzieciom chłopskim naukę w szkołach, naukę bezpłatną, czy dostęp do kultury, czy do służby zdrowia. Natomiast o wiele już surowiej traktowano zamożniejszych chłopów, a tę grupę najbogatszych chłopów zwanych kułakami władze sowieckie oficjalnie zwalczały, zresztą stosując na przykład progresywny system oddawania płodów rolnych, czyli tych kontyngentów, najmniejsze stosunkowo te daniny składały gospodarstwa najmniejsze, potem ta ilość tych płodów rolnych sukcesywnie, relatywnie wzrastała. Ale co ciekawego, najmniejsze w ogóle obciążenia finansowe i obciążenia w naturze miały już utworzone kołchozy, czyli te spółdzielnie rolne. Jeżeli dla przykładu co miesiąc z jednej krowy rolnik, kołchoz musiał oddawać 90 litrów mleka, to już bogaty chłop, który miał powiedzmy powyżej 15 hektarów, musiał oddawać 630 litrów mleka z jednej krowy. Więc to widać tą dużą różnicę i wyraźną tendencję. Oczywiście wszelkie podatki, obciążenia finansowe były o wiele, relatywnie o wiele większe w stosunku do tych bogatych chłopów, a wszelkie opóźnienia w płaceniu były karane bardzo surowo i aresztami, konfiskatami mienia, czy nawet deportacjami. Więc ta polityka była bardzo wyraźna. Ale mimo tych preferencji dla kołchozów, ich liczba rosła bardzo powoli. To z kilku powodów. No przede wszystkim część chłopstwa, zwłaszcza tego średniego i bogatego, była przeciwna likwidacji swoich indywidualnych gospodarstw, broniła się jak mogła przeciwko wchodzeniu do kolektywów rolnych. I co ciekawego, nawet wśród tych najbiedniejszych chłopów poparcie dla kolektywizacji było zróżnicowane. Część tych biednych chłopów rzeczywiście popierała zakładanie kołchozów, ponieważ nie miała wiele do stracenia. Wielu z nich nie miało w ogóle gospodarstw żadnych rolnych, mieszkało tylko w jakichś swoich malutkich domkach. I oni, część to byli fornale z majątków ziemskich, więc oni praktycznie też byli taką naturalną bazą gospodarstw kolektywnych. Ale część chłopów na przykład wyznania katolickiego czy narodowości polskiej, tych najbiedniejszych, dość mocno się opierała w wchodzeniu do kołchozów. I to jest pewne pytanie, dlaczego powiedzmy ludność prawosławna o wiele łatwiej wchodziła do kołchozów, czy dlatego, że bardziej popierała władzę radziecką, czy chłop polski czy katolicki, bo tam ta świadomość nie zawsze była taka jednoznaczna, świadomość narodowa, czy ten chłop miał po prostu większe jakieś przywiązanie do ziemi. Co ciekawego, do końca 40, znaczy do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, do 22 czerwca 1941, na zachodniej Białorusi powstało tylko 1115 kołchozów i to można śmiało powiedzieć, że część z nich istniała tylko na papierze. W sprawozdaniach tych powiatowych czy rejonowych komitetów partyjnych, ponieważ tworzono je poprzez presję administracyjną. Natomiast i to było około 13% tylko ziemi uprawnej na tym terenie. Na terenie zachodniej Ukrainy powstało 2589 kołchozów, a więc to były naprawdę niewielkie ilości czy liczby gospodarstw, znaczy niewielkiej ilości gospodarstw i chłopów, którzy zgodzili się na wejście do kołchozów, często właśnie pod presją, pod przymusem. Co ciekawego, myślę, że do wchodzenia do kołchozów też zniechęcała chłopów sytuacja, jaka w nich panowała, w kołchozach i w sowchozach. Wszelkie dokumenty czy relacje zarówno Polaków, jak i Białorusinów, Ukraińców, czy dokumenty nawet sowieckie są dość zgodne, że w większości kołchozów i sowchozów panowała bardzo zła sytuacja gospodarcza, zła organizacja pracy, marnotrawstwo, złe zarządzanie, nieudolność kadry kierowniczej, zwykłe złodziejstwo. Co ciekawego, jak poczytamy dokumenty, zwłaszcza NKWD, które prowadziło często regularne dochodzenia w tych sprawach,
to z tych dokumentów wyłania się przerażający obraz tej gospodarki rolnej. Właściwie była to gospodarka, która nie mogła przynosić żadnych zysków. Ona przeciwnie przynosiła ogromne straty. Tam bydło i inne zwierzęta rolne masowo chorowały, zdychały. Wydajność z hektara była szalenie niska. Chłopi, zdarzało się, że w niektórych kołchozach po miesiąc, dwa lub trzy nie wychodzili w ogóle w pole do roboty, tylko pracowali na swoich działkach przyzagrodowych, które mieli. Często bywało tak, że powstawał kołchoz, a równocześnie chłopi zachowywali podział na swoje kawałki ziemi, te jeszcze sprzed utworzenia kołchozu i uprawiali je indywidualnie. Sytuacja gospodarcza tych właśnie gospodarstw kolektywnych była szalenie zła i ta opinia bardzo szybko rozchodziła się wśród ludności okolicznej. I to był jeden z powodów słabych rezultatów kolektywizacji do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Ale trzeba też powiedzieć jasno, że był jeszcze inny powód, dlaczego ta kolektywizacja szła tak powoli. No przede wszystkim przebudowa rolnictwa w tak radykalny sposób wymagała właśnie ogromnych nakładów organizacyjnych, finansowych, technicznych, sprowadzenia dużej liczby personelu, i to często przeszkolonego personelu, który mógłby kierować tymi gospodarstwami, i zbudowanie też zaplecza politycznego na wsi, bo duża część chłopów była przeciwna kolektywizacji, więc władza sowiecka stawiała sobie za cel też stworzenia środowiska chłopów, ludności wiejskiej, która by popierała jej kolejne zamierzenia. I właśnie to spowodowało, że i brak czasu spowodował, że do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej te rezultaty były, kolektywizacji były tak mizerne. Ale proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się temu, co się działo po II wojnie światowej, po 1944 roku, kiedy weszły na te same tereny po raz drugi wojska sowieckie i już na dobre zajęły te ziemie z wyjątkiem Białostoczyzny, to można powiedzieć, że władze sowieckie już w okresie 1939-1941 posiadały bardzo jasny jakby model przebudowy gospodarki rolnej, tylko że właśnie w tym pierwszym okresie zabrakło im czasu i możliwości technicznych, żeby to zrobić szybko. W okresie powojennym władze sowieckie właściwie dokonały przebudowy struktury własnościowej rolnictwa w podobny sposób, jak próbowały to zrobić w latach 1939-1941. A więc w 1944 roku przeprowadzono wielką reformę rolną, przekazując setki tysięcy hektarów ziemi biednym, małorolnym chłopom. Otoczono biednych chłopów opieką. Bogatych od razu zwalczano tymi samymi metodami jak w latach 1939-1941. Po czym do 1947 roku, proszę Państwa, liczba kołchozów, które powstały na tamtym terenie, była minimalna, o wiele mniejsza niż w okresie lat 1939-1941. Jako przykład powiem, że na zachodniej Białorusi przez 3 lata do 1947 roku powstało 139 kołchozów, więc jest to ogromna różnica, dziesięciokrotnie prawie mniej niż w tym okresie, który nas najbardziej interesuje. Po czym władze sowieckie wykorzystały ten czas, sprowadzając ludzi, środki, dokonały odbudowy po zniszczeniach wojennych, rozbiły podziemie niepodległościowe, polskie, ukraińskie, litewskie w większości i od 1949 roku rozpoczęły ostatni etap kolektywizacji, w czasie którego rozpoczęły go w ogóle masową deportacją bogatych chłopów z rodzinami w głąb Związku Sowieckiego, co tak skutecznie zastraszyło pozostałych mieszkańców, bo bardzo łatwo byłoby się dostać do kategorii bogatych chłopów. Tam często dokonywano różnych oszustw, ta administracja lokalna to robiła, że większość ludności została steroryzowana, na te tereny napłynęły tysiące, to są dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, NKWD-zistów, funkcjonariuszy partyjnych, reprezentantów miejscowego aktywu rolnego, jak to mówiono, i pod tą presją administracyjną, wojskowo-policyjną w 1952 roku praktycznie całe rolnictwo zachodniej Białorusi i Ukrainy było już skolektywizowane, gospodarstwa indywidualne poznikały. A więc można powiedzieć, że taki sam los spotkałby rolnictwo w latach 1939-1941 na tych terenach okupowanych, ale zabrakło do tego czasu. Więc proszę Państwa, już mówiąc krótko, trzeba powiedzieć, że zmiany w rolnictwie przekonują, że Związek Sowiecki chciał na trwałe inkorporować tereny II Rzeczypospolitej, chciał je zintegrować z resztą państwa sowieckiego, to właśnie było widać również na przykładzie rolnictwa, i chciał podporządkować
również gospodarkę ziem okupowanych celom Imperium Sowieckiego, a był to czas lata 37-41, kolejnej pięciolatki, gdzie stawiano, kładziono nacisk no, po pierwsze na gwałtowną industrializację, rozbudowę przemysłu ciężkiego, ale również na integrację poszczególnych republik sowieckich poprzez wyznaczenie pewnych obszarów specjalizacyjnych każdej republice i razem one miały wspólnie realizować politykę rolną państwa. I można powiedzieć już w ostatnim zdaniu, że głównym celem rolnictwa pod okupacją sowiecką w latach 39-41 było po pierwsze wyżywienie ludności miejscowej i aparatu partyjno-policyjnego oraz Armii Czerwonej, która tam stacjonowała, ale chyba w jeszcze większym zakresie przekazanie znacznej części wypracowanego dochodu czy dóbr, czy płodów rolnych państwu sowieckiemu jako dóbr nagromadzonych na tak zwaną akumulację, czyli tę część dochodu narodowego, która mogła być wykorzystana potem do przeprowadzania dalszych inwestycji, zwłaszcza w przemyśle ciężkim. I efektem tego właśnie kierunku polityki rolnej państwa sowieckiego było drastyczne obniżenie, zubożenie społeczeństwa Kresów Wschodnich, w tym również dużej, choć nie całej, dużej części, choć nie całego chłopstwa na tym obszarze. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Jednak 20 minut to też jest zdecydowanie za mało na tak rozległy referat. Szanowni Państwo, ja bym poprosił Państwa teraz o próbę porównania. Gdzie Państwo widzą punkty zbieżne, gdzie rozbieżności, jeżeli chodzi o rolnictwo pod okupacją sowiecką i niemiecką? Prowokując trochę do dyskusji, do tego porównania, chciałbym się zapytać, postawić taką hipotezę, czy Państwa zdaniem rolnictwo w okupacji pod okupacją sowiecką, całe funkcjonowanie, więcej podobieństw wykazuje odnośnie rolnictwa w GG czy na ziemiach wcielonych? Czy można w ogóle rozpatrywać ten problem? Proszę Państwa, pozwolicie, że ja rozpocznę podsumowanie w związku z tym, iż zmieściłem się w czasie wyznaczonym na referat i tam troszeczkę mi zostało. Mianowicie, i to też będzie w pewnym sensie też uzupełnieniem tego, co mówiłem wcześniej. Odnosząc się do porównania, jak pan profesor powiedział, władze sowieckie, jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, a myślę, że tak, faworyzowały bardziej te gospodarstwa najbiedniejsze, tak, czyli te karłowate, małorolne, tam powiedzmy do 2 do 3 hektarów, czy do 1,5. Natomiast to, że w GG sytuacja tych gospodarstw, jak ja przedstawiałem, była najbardziej krytyczna w tym przedziale wielkości gospodarstw, nie było przypadkiem. Władze okupacyjne niemieckie tendencyjnie dążyły do zniszczenia drobnych gospodarstw czy karłowatych i celem było stworzenie dużych gospodarstw, które będą ekonomiczne, a po drugie będą łatwo do przejęcia później przez osadników niemieckich czy tych wynagrodzonych na froncie. Z czego to wynikało? Pierwsza rzecz, ja mówiłem właśnie o tych kontyngentach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kontyngent, to na dystrykt Niemcy ustalali, na powiat Niemcy, natomiast w gminie już na poszczególne gospodarstwa czy na poszczególne wsie był komitet kontyngentowy, który rozdzielał wysokość kontyngentu. I już z góry było założone, że robiono badania na pniu zbóż na tych gospodarstwach, które miały najwyższą kulturę uprawy. Tam, gdzie wydajność była na przykład 25 kwintali z hektara. Natomiast najmniejsze gospodarstwa, o których pan profesor mówił, które były wspierane w Rosji sowieckiej, to w GG miały wydajność około 8 kwintali z 1 hektara. Jeżeli zrobimy teraz kontyngent z 1 hektara, proszę państwa, na 10 kwintali, to już na samym początku nam brakuje 2 kwintale. Następnie, jeżeli ktoś miał gospodarstwo 1,5 czy 2-hektarowe, a miał 5 czy 7 dzieci, to proszę państwa, oczywiście, że jemu powinno się o wiele więcej zostawić. To jest pierwsza rzecz, takie ja uważam, tego eliminowania tych drobnych gospodarstw. Druga to jest taka, że tylko wtedy można było dostać deputat czy nagrodę od władz niemieckich, czyli w postaci nafty, benzyny, to nie nafty, proszę państwa, spirytusu, wódki i tak dalej, pod warunkiem, że oddało się cały
kontyngent, kto otrzymał najczęściej duże gospodarstwa i one mogły to spieniężać na wolnym rynku i miały na rozwój gospodarstwa. To jest ta jedna rzecz. Pan profesor również powiedział, że w Rosji radzieckiej tam obniżano podatki dla małych gospodarstw. Tu w GG mamy sytuację odwrotną. Podnosi się podatki dla gospodarstw poniżej 100 hektarów czy poniżej 50 hektarów o 50%. Likwiduje się ulgi podatkowe gospodarstwom scalonym w 1939 roku. Likwiduje się ulgowe oprocentowanie przy komasacjach, proszę Państwa, ulgowe kredyty. To jest ta druga rzecz. Następna, proszę Państwa, dla tych drobnych gospodarstw rolnych w GG nie było możliwości dostania dobrych nasion czy dobrej odmiany ziemniaka. Dostały to duże gospodarstwa i duże majątki ziemskie. Ja jako przykład tutaj przytoczę jedną rzecz, mianowicie dotyczącą rekwirowania koni przez wojska polskie w 1939 roku we wrześniu. Najczęściej chłopi nie dostawali żadnych pieniędzy, bo przeszły wojska niemieckie. Ale na Państwa przykładzie tutaj Warszawy, Dobra Wilanowskie, gdzie zlikwidowano bardzo dużo koni, w listopadzie 1939 roku Urząd Skarbowy wypłaca połowę pieniędzy za asygnaty, które dostał Adam Branicki. Czyli tutaj widzimy, że było to wspieranie. Następna kwestia nawozów. Dla drobny rolnik nie miał szansy na nawozy. One były dla dużych gospodarstw. To są te rzeczy, natomiast jeżeli byśmy teraz porównywali właśnie to pytanie dotyczące ziem wcielonych do rzeszy, sytuacji rolnictwa GG i Związku Sowieckiego, to ja Państwu jako odpowiedź dam, przytoczę pewną rzecz. Mianowicie po II wojnie światowej oddział katowicki Państwowego Banku Rolnego w 1945 roku na zlecenie instytucji centralnej zrobił tak zwane operaty sytuacja rolnictwa na ziemiach wcielonych do rzeszy, czyli tego Górnego Śląska. I on go przedstawił, i proszę Państwa, jak tam wynika? Rolnicy, oczywiście ci, którzy nie zostali wyrzuceni z gospodarstw, do końca wojny nie brakowało im nawozów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, regularnie byli zasilani przez nowe odmiany zbóż. Następnie, proszę Państwa, byli regularnie zasilani przez nowe odmiany zwierząt, czyli tak zwaną świnię kłapouchą z Niemiec była przeprowadzona, bydło nizinne gdzieś tam terenów Węgier. Ceny, które uzyskiwali za kontyngenty, były takimi samymi cenami, jakie były na wolnym rynku. Oni spokojnie mogli część sprzedać na wolnym rynku, ponieważ produkowali o wiele więcej. Następna rzecz, nie byli zniszczone, te gospodarstwa po prostu nie były zniszczone. Dlaczego tak Niemcy postępowali? Oni uważali, że są to ziemie rdzennie niemieckie. Dlatego należy to, proszę Państwa, wspierać. Więc też nie było takich sytuacji, że dochodziło do palenia całych wsi. Jedynie wtedy, jeżeli odkryto jakąś organizację, która była antyniemiecka, propolska. Natomiast raczej oszczędzali. I front też w 1939 roku oszczędził te tereny. To są takie moje, można powiedzieć, że drobne uwagi. Akurat miałem powiedzieć właśnie o tych biednych rolnikach, ale pan profesor mnie uprzedził, więc rzeczywiście to jest taka uderzająca różnica w traktowaniu tych najbiedniejszych rolników, ale ona chyba pokazuje, że w podejściu władz sowieckich znacznie większą rolę chyba odgrywały jednak elementy ideologiczne, które powodowały, że te władze jakby były przekonane o istnieniu głębokiej walki klasowej na wsi i uważały, że rolnicy najbiedniejsi, ci biedniacy, jak to na nich nazywano, są naturalnym sojusznikiem władzy sowieckiej, dlatego powinni być mocno wspierani. I to, co pan mówi o wspieraniu tych rolników trochę zamożniejszych pod okupacją niemiecką i o tępieniu tych biednych, to dokładnie pod okupacją sowiecką było odwrotnie i rolnicy ci najbogatsi byli właśnie tak tępieni, jak ci najbiedniejsi pod okupacją sowiecką. Dziękuję. Szanowni Państwo, czas na dyskusję, pytania. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam taki komentarz zaprzeczająco potwierdzający to, co profesor Kłusek powiedział na samym początku, że jest ten stereotyp, mit, że polski chłop się w czasie okupacji niemieckiej dorobił. Otóż w
drugiej części pana wypowiedzi zwrócił pan uwagę na to, że niektórzy się dorobili, a niektórzy stracili. No tak to normalnie w życiu bywa. Podam panu taki drobny przykład. Kiedyś przeglądałem bibliografię druków w języku polskim, które ukazywały się w Generalnym Gubernatorstwie. I zwróciło moją uwagę, że duży procent tej niewielkiej liczby zresztą czasopism to były czasopisma instruktażowe i fachowo-rolnicze. Oczywiście w procentach to się miało zupełnie inaczej niż w strukturze polskiego czasopiśmiennictwa przed 1939 rokiem. I spytałem się znajomego historyka, który nie jest historykiem, znaczy nie był wtedy historykiem gospodarczym, ale historykiem wsi. I on mi powiedział, że w niektórych rejonach Generalnego Gubernatorstwa niektóre grupy gospodarstw przeżyły drugą rewolucję przemysłową. Pierwsza to była na przełomie XIX i XX wieku, kiedy na wieś nie tylko ziemiańską wkroczyła technika, a druga to była w czasie okupacji niemieckiej, że kolczykowanie krów się nikomu nie podobało, bo to oznaczało, że Niemcy mają policzone krowy. Ale żeby krowa mogła dostać kolczyk, to musiała być zbadana, że nie ma gruźlicy. I był to pierwszy raz w Polsce wprowadzone na taką skalę badania przeciwgruźlicze krów. Więc ten mój znajomy uważa, że w niektórych obszarach polska wieś przeżyła pewien skok jakościowy, jeżeli chodzi o technikę upraw i używanie urządzeń mechanicznych. Ja chciałabym powiedzieć o dwóch sprawach, mianowicie troszeczkę tak jakby niezwiązanych z rolnictwem, ale ponieważ Białoruś tutaj często jest wspominana, to chcę zwrócić uwagę panom profesorom na taki serial, który był przedstawiany w zeszłym roku i w TVP Historia, i w TVP Warszawa z cyklu Nieznana Białoruś. I tam były przedstawione właśnie filmy, między innymi o głodzie na Białorusi przed wojną, na tych terenach białoruskich, potem o kolaboracji Białorusinów po 1941 roku, kiedy już Niemcy weszli na ten teren, o rolnictwie, ale polecam ten serial, jeżeli będzie powtarzany, ponieważ tam, to powiem wprost, tam czasem się po prostu pokazuje mapka powojennych granic Polski, ale omawia się jakby tę Białoruś czasów przedwojennych i czasów wojny w granicach tej Polski powojennej. I to jest bardzo taka, powiedziałabym, szczególna manipulacja. To tylko tak na temat Białorusi, ale jeszcze na temat właśnie traktowania leśników pod okupacją sowiecką i hitlerowską. Otóż byłam kiedyś na takim wykładzie, gdzie właśnie jeden z leśników opowiadał, że jeżeli pod okupacją hitlerowską Niemcy byli świadomi tego, że las musi być w odpowiedni sposób gospodarowany, to leśników, którzy nie angażowali się właśnie na przykład w partyzantkę, w pomoc prawda, wojsku temu polskiemu podziemnemu, to wówczas ci leśnicy byli traktowani jako pracownicy i nic im złego nie czyniono. Natomiast, i to właśnie ta różnica, a w Sowieci natomiast, bez względu na to, czy las potrzebował tych leśników, czy też nie, byli traktowani jako ta inteligencja i po prostu byli zagrożeni od razu, tak. To ta różnica właśnie w traktowaniu pod jedną okupacją i pod drugą. To dziękuję. To ja, jeszcze jest, dobrze, okej. Ja bym się może odniósł do pana profesora Paczkowskiego, ośmielony tym, co pan profesor powiedział, więc teraz mogę może też więcej od siebie powiedzieć. Tak, pan profesor powiedział, że niektórzy. Ja powiem, że podczas II wojny światowej z moich badań wynika, proszę państwa, że taki spłat kredytów zaciągnięty przez rolników, chłopów, byłych właścicieli ziemskich, przedterminowych, nie spotyka się w całej historii. Bardzo dużo i na początku ci, którzy spłacali kredyty, mówili, że nie będą spłacali, ponieważ oddadzą temu, od kogo wzięli, czyli polskiej instytucji. Ale później przekonanie przeważyło takie, dla oczyszczenia hipoteki dla dzieci.
I proszę Państwa, naprawdę na taką skalę, jak było spłacone te przedterminowo, to się nie spotyka. Czyli faktycznie niektóre grupy rolników zarabiały na tym. Ale bardzo rzecz ciekawa, może do tego co dodam, jak władze komunistyczne zareagowały na te spłaty przedterminowe, które trafiły w ręce okupanta. Proszę Państwa, uznały je za legalne. Dlaczego? Byli właściciele ziemscy, przestali istnieć. A po co zrażać sobie chłopów? Ja chciałbym jeszcze słowo na temat kolektywizacji na wschodzie, rzecz jasna. Mnie się wydaje, że to był, że powolne tempo kolektywizacji rolnictwa było świadomym zamysłem. Mnie się wydaje, że bolszewicy poszli tą drogą, którą wybrali jeszcze w 17 roku. Dekret o ziemi głosił, że raz na zawsze znosi się prywatną własność ziemi w Rosji. Ziemię klasztorną, apanażową, zakonną, no jaką tam jeszcze inną można, rozdzielono, komitety chłopskie rozdzielały i tutaj mamy podobnie. Skonfiskowaną ziemię obszarniczą rozdzielano. Po co? Po to, żeby, tak, ale żeby zadośćuczynić temu głodowi ziemi. Z kolei bolszewicy też wiedzieli, że na Kresach chłop jest bardzo mocno przywiązany do ziemi, więc oni tu przynoszą wolność i od razu zabierają ziemię, więc to było świadome. W rozkazach dla Armii Czerwonej, która wkraczała 17 września, było wręcz napisane, że nie namawiać do kolektywizacji. Wręcz przeciwnie, że jakby przyhamowywać. Na razie nie. To było na pewno. Co więcej, mówiono w tych dyrektywach, mówiono nie wspominać o kołchozach w ogóle. Właśnie, właśnie. Więc jakby na razie tematu nie podejmujemy. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze tutaj było pytanie. Jeśli można, tutaj oczywiście został wywołany aspekt kolektywizacji. Ja powiem w ten sposób, z moich badań, jeśli chodzi o okupację sowiecką, to przede wszystkim aspekt polityczny decydował. W momencie, to co powiedział pan profesor, 17 września, nie ruszamy tematów kołchozów i tutaj jest kwestia ziem białoruskich. Olbrzymia nadreprezentacja, chociaż tych kołchozów faktycznie było niedużo, wśród społeczności białoruskiej, a stosunkowo mała wśród społeczności polskiej. Moim zdaniem odpowiedź też jest po zmianie polityki. To jest zresztą sprawa kluczowa dla całego okresu okupacji 39-41. Od lata 40 roku zmienia się polityka władz sowieckich w stosunku do społeczeństwa polskiego. Priorytetem jest w miarę uspokojenie po okresie srogiej represji nastrojów społeczeństwa. W związku z tym nie ma potrzeby na razie aktywizowania spraw związanych z kolektywizacją, bo zdążymy to zrobić. Jak przyjdzie odpowiedni czas, to wprowadzimy to w ciągu 1-2 lat. Natomiast w tej chwili największym zagrożeniem jest potencjalny wybuch możliwego konfliktu w związku z tym, a konflikt miał się toczyć pod Warszawą, a nie pod Moskwą, w związku z tym bez sensu było antagonizować społeczność polską. I stąd moim zdaniem to też jest jedna z odpowiedzi, dlaczego wśród Białorusinów jest stosunkowo sporo kołchozów, a wśród społeczności polskiej nie ma. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania, komentarze? Jest. Jaki wpływ na sytuację na wsi miało masowe deportacje ludności polskiej w 1940 roku i czy na ich miejsce napływała jakaś ludność ze wschodu? Znaczy, to jest bardzo ciekawy wątek właśnie w ogóle w gospodarce rolnej, w sytuacji rolnictwa. Maciek, jeszcze ostatnie pytanie i wtedy zaczniemy serię odpowiedzi, dobrze? Więc Niemcy prowadzili intensyfikację, żeby jak najwięcej produkować, system ekonomiczny, a Rosjanie polityczny, taki jaki u siebie prowadzili. Nie chodziło im o produkcyjność, tylko chodziło o poparcie społeczne. I nie liczyli się, ile wyprodukują o ziemi, damy ziemię, a potem zabierzemy. I taka ich była konsekwencja. A Niemcom chodziło o produkcyjność, jak najwięcej. I teraz mam pytanie, czy podejście do rolnictwa, do ziemi w 1939 roku Niemców było, że tak powiem, ciągłe, jednoznaczne, czy, bo ja mieszkałem na terenach tych właśnie Białostoczyzny, gdzie w 1941 przyszli Niemcy i tam bardzo pozytywnie to gospodarkę niemiecką przyjęto po terrorze tym sowieckim.
gdzie no, odwrotnie było jak w Niemczech, w rejonie niemieckiej administracja przeszła na tereny na obywateli niemieckich, a Polacy byli podporządkowani. A tutaj na terenach tych białoruskich, tych terenach Polski, która zaliczała się do tej zachodniej Białorusi, jednak tam troszeczkę tych komunistów, socjalistów wyaresztowano, co było niezrozumiałe, a komunistów awansowano. Nawet tam w tej miejscowości był z takim predsedatialem Marceli Nowotko do 1941 roku, polski komunista. Był przez 1940-1941 rok i przed samym... Ale to w ostatnim momencie 1941 roku wyjechał, a przez 1940 rok był właśnie. I chodzi mi o to, że cały czas Niemcom chodziło o to produkcyjność i właśnie stosowali dostępność nawozów. Tak zwani byli ci Bauernführerzy, to byli też Niemcy, którzy organizowali te lepsze, bardziej produkcyjne gospodarstwa, które miały być wzorowe. A w ogóle na temat komasacji czy tam jakichś innych zmian nie wprowadzali. To oczywiście ziemian wyrugowali i jedni i drudzy. Także własność to nie była ważna i dlatego potem po wojnie już tak te ziemianie zupełnie byli rozproszeni. Może już nie, może niech prelegenci odpowiedzą, dobrze? Szanowni Państwo, ostatnie 10 minut na próbę odpowiedzi. Proszę Państwa, no ja nie wiem za bardzo, co mam odpowiedzieć. Pan postawił pewną hipotezę, pan ją udowodnił później, więc... Ja myślę, że tak, jeżeli pan się pyta, czy później się zmieniła polityka. Oczywiście polityka w stosunku do rolnictwa była dość łagodna, przynajmniej w GG do 41 roku, zresztą zrozumiałych, no nie. Natomiast kiedy rozpoczęto działanie wojenne i Rzesza też domagała się większej ilości żywności, bo myśmy bardzo dużo wysyłali z GG do Rzeszy, wtedy przykręcano, jeżeli chodzi o kontyngenty i wtedy już na przykład do ściągania wprowadzano policję, a później na przykład 42 roku za nieoddanie niewywiązanie się z kontyngentów, groziła nawet śmierć. No ale tak to mniej więcej wyglądało. Tak, ja bym się nie zgodził, że akurat władze sowieckie nie zwracały uwagi na rozwijanie produkcji. Nie, ich polityka gospodarcza była bardzo aktywna, tylko oczywiście ona się opierała na innych założeniach. To miała być gospodarka etatystyczna, która obejmowała wszystkie dziedziny życia. Jednym z założeń było to, że ma nie być bezrobocia również, w związku z tym trzeba było znaleźć miejsca pracy dla tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, którzy wcześniej tej pracy nie mieli albo napłynęli z ziem centralnych Polski. Natomiast tutaj pan profesor powiedział ciekawą rzecz na temat tego modelu przebudowy gospodarki rolnej wypracowanego w Związku Sowieckim w czasie rewolucji październikowej, w okresie NEP-u i potem w czasie tych pierwszych pięciolatek. Rzeczywiście, jak się patrzy na to, jak wprowadzano system sowiecki, jak sowietyzowano rolnictwo czy całą gospodarkę Kresów właśnie w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, to widać wyraźnie, że władze sowieckie korzystały z tych doświadczeń, które same wcześniej jakby realizowały, czy do których dochodziły wcześniej w stosunku do chłopstwa rosyjskiego, czy tych innych narodów zamieszkujących Związek Sowiecki i potem w takim skróconym jakby czasie zastosowały to wobec ziem wschodnich polskich okupowanych. Nie zdążyły tego zrobić po połową 41 roku, bo rzeczywiście to była duża operacja i nie można było jej tak szybko zakończyć, ale potem po wojnie, bo tak jak mówiłem, bardzo wyraźnie widać, że w ciągu dosłownie 8 lat potrafiły dokonać całkowitej kolektywizacji rolnictwa i to była rzeczywiście wielka operacja i gospodarcza, ale i polityczna, militarna. I dopiero wtedy wszystkich niezadowolonych, czy tam opierających się zmuszono do zaakceptowania tego, że istnieją tylko kołchozy, nic więcej. Szanowni Państwo, zostało 5 minut. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę zabrać głos, to proszę bardzo. Ja bym miał tutaj takie jedno jakby dopełnienie, a jeden postulat. Mianowicie, jeżeli chodzi o kolektywizację,
Biorąc pod uwagę na trochę formalny charakter tej kolektywizacji, to i tak twierdziłbym, że to tempo było dość szybkie. Proszę, gdyby wziąć pod uwagę chociażby ziemię tak zwanej zachodniej Ukrainy, to jednak ten 15-20% w niektórych obwodach procent kolektywizacji, mówię bardzo formalnej, bo rzeczywiście to jest czasami tylko statut, że tak powiem, przewodniczący, prawda, i powiedzmy jakieś tam próby wprowadzenia, to nie jest mało, to nie jest mało. Tym bardziej, że po 1944 roku no to 3 lata trwało, zanim zaczęto w ogóle mówić i zaczęto w ogóle rozwijać kołchozy. Jednak ten okres do 1946-1947 roku, oczywiście były inne ważniejsze sprawy, to była sprawa walki z OUN UPA, były na porządku dziennym, ale ten mimo pewnej jakby być może bezsensowności tego działania, również politycznego, albo innej sensowności, jednak to wprowadzono. Być może ta inna sensowność polegała na tym, że chciano wykazać wyższość gospodarki kolektywnej w ten sposób, że tak powiem, doły społeczne oderwać od, że tak powiem, działalności tej podziemnej OUN. Natomiast druga rzecz to jest taki postulat, że warto byłoby być może porównać, bo ja nie wiem, przynajmniej nie spotkałem się akurat w jakimś jednym tekście, porównać obciążenia gospodarstw właśnie pod okupacją radziecką z tymi obciążeniami pod okupacją niemiecką. Bo to, że gospodarstwa tam indywidualne istniały, to zgoda, ale one były podobnie jak gospodarstwa kolektywne, bo teoretycznie gospodarstwa indywidualne istniały dalej w Związku Radzieckim. To był tam nieznaczne 2-3%, niemniej jednak one funkcjonowały. Warto byłoby porównać, jakie były obciążenia. Jakie były obciążenia w stosunku oczywiście do produkcji i do produkcji na danym terenie, to co pan tutaj profesor wspominał, bo proszę. Nie, zgoda, ale to mówię tutaj też, tutaj chodzi o charakter, czy że tak powiem, czy to było od gospodarstwa, czy od hektara. Te dostawy obowiązkowe w gospodarce radzieckiej, również w tych gospodarkach indywidualnych, w latach 1939-1941 istniały te obciążenia, że tak powiem, gospodarczo-podatkowe. I mówię, warto byłoby być może to porównać, jak to wygląda, w którym momencie na przykład być może się zrównywały, albo jaki procent stanowiły. Tak, jeśli mówimy jeszcze o tym właśnie różnych czynnikach, które spowalniały kolektywizację, to widać to wyraźnie po wojnie, że ludność nauczona jakby tym, jaki był charakter gospodarki kolektywnej, że ona powodowała obniżenie poziomu życia tych kołchoźników, a nie podwyższenie, to ludność sama miejscowa była oczywiście bardzo oporna i coraz bardziej opierała się zakładaniu kołchozów. Jest na przykład taki dokument sowiecki z 1947 roku, wydany właśnie przez władze republikańskie w Mińsku, który opisuje sytuację na pograniczu między tą Białorusią Zachodnią, czyli tą przedwojenną polską częścią Białorusi i Białorusią Wschodnią. Otóż rok 1946-1947 to są ostatnie lata, znaczy to był ostatni głód w Związku Radzieckim w tym czasie. To był bardzo, bardzo poważny głód, bardzo poważny problem gospodarczy i społeczny w tym czasie. I co ciekawego, w tym dokumencie opisuje się takie zjawisko, że kołchoźnicy z rejonu mińskiego i z tych rejonów przygranicznych na wschodniej Białorusi uciekają przez dawną granicę na zachód, tam wynajmują się do gospodarstw bogatych tych rolników, czyli kułaków, i co ciekawego, osiągają dochody 4-5-krotnie wyższe niż w kołchozach na wschodniej Białorusi. Czyli można powiedzieć, że to była dla nich, jak ktoś mówi, Kanada, tak? Dostępowali, tak, chodzili na saksy, ale dostępowali takiego awansu, że tak powiem, finansowego, że to nawet lepiej niż teraz, jak Polacy jeżdżą do Wielkiej Brytanii. Więc i oczywiście i władze wiedziały o tym i zdawały sobie sprawę, że to znowu, obecność tych kołchoźników ze wschodniej Białorusi ogromnie umacniała niechęć chłopów zachodnio-białoruskich do kołchozów, no bo ci chłopi już wiedzieli, co ich czeka, że ich dochody spadną 4-5-krotnie, a może jeszcze bardziej. Ja tylko jakby dopowiadając do tego, co pan profesor Chryciuk powiedział, nie potrafię oczywiście podać wysokości obciążeń kontyngentowych pod jedną i pod drugą okupacją, ale to tak a propos porównania, które panowie mają napisać, mogę tylko powiedzieć jedno, dowiedziawszy się, jak było pod okupacją niemiecką, którą mniej się zajmuję, że proceder dokupowania przez właścicieli gospodarstw rolnych tego, co należało dostarczyć w ramach obowiązku kontyngentowych,
inteligentowego występował pod obiema okupacjami, to znaczy właściciel gospodarstwa rolnego pod okupacją sowiecką, jeżeli nie wyprodukował tego, co musiał oddać państwu, to tak samo dokupywał, żeby się, dlaczego? Z tego samego powodu, bo mu groziły represje, bo za to po prostu groziło aresztowanie i żeby tego losu uniknąć, rolnik po prostu kupował ten materiał, którego nie był w stanie po prostu wyprodukować. To tylko tyle, takie małe doprowadzenie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tę część dyskusji. Dziękuję bardzo prelegentom, przepraszam.